Dzień dobry. Witaj. W niedzielę 6 maja 2022 roku. I chcę Cię dziś przywitać słowami, które mają nas tego dnia prowadzić, które zostały wybrane i tak z 42 rozdziału Księgi Zajasza, w 16 wierszu czytam: Poprowadzę niewidomych drogą, której nie znali. Sprawie, że pójdą ścieżką, o której nie wiedzieli. I w pierwszym liście Piotra, w rozdziale drugim, gdzie w końcówce dziewiątego wiersza czytamy, że Bóg Was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Oba te teksty odwołują się do w zasadzie tego samego obrazu obrazu osoby, która nie może dostrzec tego, co ją otacza. Zarówno człowiek niewidomy, jak i ten, który znalazł się w ciemności, nie widzi tego, co wokół. Zarówno tych pięknych, dobrych, wspaniałych rzeczy, jak i tych, które mogą być dla niego niebezpieczne, groźne, które mogą zagrażać jego życiu. Bardzo to niekomfortowa, mówiąc bardzo łagodnie. Rzeczywistość, rzecz, kiedy nie możemy tego wszystkiego zobaczyć. Ale te teksty nie zamykają się w tym miejscu, nie kończą się w tym miejscu, nie sprowadzają nas do tego przekonania dość ponurego i smutnego. Ale wręcz przeciwnie. Ten kiepski stan jest początkiem wyjścia do czegoś nowego. Czegoś, co zaskakuje? Czegoś, co sprawia, że nie tylko potrafimy zobaczyć, ale to, co zobaczymy, dalece przewyższa nasze wyobrażenia i naszą pomysłowość. Tak jest w przypadku księgi Izajasza, kiedy prorok zapowiada zbawcze działanie Boga. Działanie, do którego odwołuje się bezpośrednio sam Jezus, kiedy pytany o to, czy jest tym, którego mieli oczekiwać uczniowie Jana, czy niekoniecznie, cytuje im właśnie proroka Izajasza. Sprawdźcie. Gusi słyszą, ślepi widzą. Oto ten zbawiający Bóg sprawi, że niewidomi pójdą ścieżką, nie tą, której się nauczyli, nie tą, po której potrafią już chodzić, bo yy, wiedzą, co, gdzie i kiedy może ich na nich spotkać, ale bezpiecznie mogą iść drogą, co do której nie mają pojęcia, gdzie prowadzi. Gdybyśmy spojrzeli na tekst Piotra i przeczytali kolejny fragment, Znajdziemy tam słowa: Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz zaś jesteście ludem Boga. Wy, którzy nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia doznaliście. Bo oto w Chrystusie nie tylko poznaliśmy stan, w którym się znajdujemy, ale przede wszystkim dostąpiliśmy niesamowitej, Łaski, tego, że możemy iść w przyszłość bez obaw. Nie musimy iść w przyszłość zdani tylko na to, co możemy jakoś przewidzieć. Zdani tylko na to, czego może gdzieś się nauczyliśmy, i teraz możemy to wykorzystać, aby niepewnie, kroczek po kroczku, dążyć do przodu. Bo oto Zostaliśmy wezwani z ciemności i idziemy w światłości. Nie musimy więc iść jak niewidomi, dużo bardziej bezpiecznie, dużo bardziej ostrożnie, bo przecież nie możemy zobaczyć tego, co wokół. Świętujemy dzisiaj trzecią niedzielę po Wielkanocy. Niedzielę, która, której hasło to fragment z Listu do Koryntian, gdzie w rozdziale 5-17 wierszu 2 do Koryntian czytamy. Dlatego jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to co dawne przeminęło, a nastało nowe. Żyjmy więc bez obaw w tym, co nowego zgotował nam Chrystus. Idźmy do przodu drogą, o której nie mieliśmy pojęcia, której nie znamy, ale wiemy, że Ten, który nas z ciemności wyciągnął, jest na niej i nam ją oświetla. Dlatego dobrej drogi, radosnej drogi w Chrystusie który nas nią prowadzi, który nam, ni który nam ją oświetla, który sprawił, że możemy bez obaw nią kroczyć.